Będzie trzeba tutaj przestawić dźwignię, żeby odblokować mechanizm. Dzięki temu ta platforma będzie dla nas dostępna. My na nią szybko skoczymy. Dobra, na razie żadnych innych sarkofagów w okolicy chyba nie ma. Okej, co my tutaj mamy? Za co odpowiada ta dźwignia? Za kółeczko. Więc tej dźwigni nie poszukuję. Chcę tą, która przesuwa właśnie to coś, dzięki czemu będziemy mogli przemieszczać to koło zębate. I to koło zębate dojdzie tego drugiego koła zębatego, który odblokuje przejście dla tego wielkaśnego, tego wielkiego koła zębatego. Tylko jeszcze muszę przesunąć to, żeby nie blokowało. No i w tej chwili otworzymy tutaj. No i za chwilę czeka nas trudniejsza wersja, jeśli chodzi o to. Będzie trzeba trochę pomyśleć. Ale mam nadzieję, że to pójdzie dosyć sprawnie. Zobaczymy. Mamy trochę czasu, więc postaram się zdążyć. What? Co poszło nie tak? Okej. Już wiem, co poszło nie tak. Po prostu trzeba było wyskoczyć ze ściany. I co nas tutaj czeka? No właśnie już czas na to, o czym mówiłem. How should I know? That's helpful. I think the levers behind you lock the mechanism. If you unlock it, that should let you raise the bridge. They've broken through. Get this working as quickly as you can. No więc naszym zadaniem będzie właśnie zablokowanie bramy. Właśnie tej, która się tutaj znajduje. No i postaramy się tutaj pobawić z tymi mechanizmami. Będzie trzeba to kółeczko przestawić do tamtego kółeczka. Przy okazji ta dźwignia przestawia tamte dwa do góry, a ta dźwignia przestawia tutaj te dwa z prawej. Więc tak oto to wygląda. Teraz postaram się to koło zębate przesunąć na sam środek. Te dwa do góry są dosyć dobrze ustawiane, ale to za bardzo nic nie da. Więc to bym musiał jakoś tak przestawić. Chociaż najpierw... Dobra, muszę tutaj trochę pomyśleć. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mniej więcej to tak musi być. Ale jeszcze trochę przestawię. A, no tak, muszę oczywiście to koło jeszcze przestawić, więc już się tym zajmę. Koło przestawiamy tędy. Chociaż czy bym musiał teraz je przestawiać? Chyba nie. Właśnie, chyba nie muszę teraz go przestawiać, więc jeszcze go cofnę. Będę mógł wyjść z sytuacji. Tak myślę. Dobra, nie, to niech zostanie na razie. Teraz się pobawię jeszcze tą dźwignią. Okej, mniej więcej tak. Teraz zobaczmy, co z tego wyjdzie. Okej, wychodzi takie coś. Więc wygląda na dobrze. Prawie dobrze. Teraz spróbuję przestawić koło do góry. I na to wygląda, że chyba muszę jeszcze to tutaj przestawić.
Teraz zbiorę to i ustawię to idealnie. No nie, dobra, jest. Ta dźwignia. Nie ta dźwignia, tylko oczywiście ta dźwignia z kółkiem. Chociaż już teraz. Teraz tutaj będzie zablokowane przejście. Ale może przesunę jednak. Czy jednak nie? Jednak nie. Muszę to jeszcze tutaj przesunąć. Teraz wezmę te dwa, trochę przesunę jeszcze. Tylko nie w tą, bo to będzie źle. Tylko najbardziej bym chciał w tą przesunąć właśnie. Teraz wezmę to. Oczywiście pojechało mnie tą stronę. Dobra. Teraz będę musiał się pobawić trochę z tym. Na razie niech to będzie tutaj. Myślę, że to nie przeszkodzi w niczym. Chociaż przeszkadza. Okej. Oto kółeczko na razie bądź sobie tutaj. Czy to jest dobry pomysł? Myślę, że zobaczmy. Jeszcze trochę. Kółko blokuje. Tak bardzo blokuje. Prędne kółko! Ech. No to przestawię je. To miało pójść szybciej, ale dobra. Przestawię to koło do góry. Tak jak miałem w planach na początku. Teraz myślę, że tutaj pójdzie dobrze. O, właśnie. No i w ten sposób ta zagadka zostanie uzupełniona. Dobrze zrobiona. Trochę wolno. Ale jednak się uda. Tak to mniej więcej trzeba zrobić. Koło, głupie koło. Czemu to tam? Dobra. Dobre koło. Okej. Teraz jeszcze przesunę te przeszkody, żeby mi tutaj nie przeszkadzały w przesunięciu koła zębatego. No i proszę, to będzie tyle. Dobra, to już mamy odblokowane. I must have killed hundreds, yet there are more. I can feel myself getting stronger as they die. Do you need help? No. How are you doing with the gates? I've got the gears unlocked. Good. The army's nearly here. I'll slow them down. Could the army be affecting him some way? He says it's making him stronger. Something is definitely wrong. Więc co się dzieje z Malikiem? Armia jakby wpływa na niego jakoś. Co nie jest zbyt ciekawe. No dobra, ta brama została zamknięta. Zobaczmy, co się teraz wydarzy. Oho! Przybyły malutkie kłopoty. Witajcie, przeciwnicy. Będę musiał się na to wygląda z wami trochę pobawić. Plus do tego jeszcze paru takich silniejszych przeciwników. Więc już mniej więcej spróbuję do nich dojść. Wow, jeszcze jeden cwaniaczek.
Aha, pięknie. Pięknie siebie właśnie puknęli, co daje mi trochę przewagę. Gdyby jeszcze... O, pięknie. Ten nie żyje. Ulepszenie. Czemu nie? Ty cwaniaczku. Do widzenia, pan. Wytrzymały skubaniec, ale dobra. Nie ma już go. Co dalej? Czy jest tu jeszcze ktoś? Nic się nie dzieje. Halo? O, ty cwaniaczku, tutaj się ukryłeś. Okej. No to na co wygląda, że już wszyscy. We need to reunite the medallion. Wait there until I find a way up. What's your hurry? The army is trapped. I can kill them one by one. Gain their power. Do you hear yourself? This army sucked the life from your people. And you won't stop it because it makes you feel strong. We can end this now. Throw me the medallion. Throw me your half. If you care nothing for power, let me reunite the sea. As I thought. Asia was right. I've got to get the medallion halves back together. Książę niestety się zawahał. Nie rzucił medalionu Malikowi. Chyba nie wierzy w to, że Malik by był taki chętny do połączenia tych amuletów. Po jego słowach, po słowach Malika, właśnie na to by wyglądało. On jakby chciał, pożądał tej mocy, którą dają mu właśnie ci przeciwnicy. Co oczywiście... może nie jest dobrze na niego wpłynąć. Ale dobra. Mogło to już się skończyć, ale niestety książę za bardzo coś nie zaufał Malikowi. Nie zaufał w jego intencji, żeby jednak dobrze zrobił. Żeby jednak postanowił dobrze dla nas zrobić, żeby połączyć te medaliony. No cóż, nie dowiemy się już tego, na pewno. Wow! Dzikie! Wredne, kolczaste. Ech. No i proszę. Mamy tutaj kolejną komnatę. Why did you not give him the medallion? He would not have reunited the halves. I'm certain of it. Something is wrong. He talked of leaving his own soldiers to die, as if it meant nothing. He refused to stop the army. He acted as though I were trying to take his kingdom from him. Why is he so obsessed with power? What did this do to him? The army is growing stronger, and your brother killed many enemies. By collecting their energy in the medallion, he must have fallen under the army's sway. The power we added to your half of the seal must have shielded you from it. Why didn't you warn me this might happen? We thought you would be quicker to reunite the medallion. You let your brother convince you to wait until it was too late. If I get the seal away from Malik and reunite the pieces, will he come to his senses? It is possible. In any case, the longer we wait, the stronger the army will be. You must find your brother again. This time, if he will not give you his half willingly, you must take it by force. He's being controlled. I won't harm him. You tell me Malik was a wise leader. If he is beyond helping his people now, you must be the one to take his place. I do not want his power or his kingdom. I will make him see reason. Then you must hurry. We will give you what help we can. Adieya Ogro Bardor. What is this? The power of the Marid. Dominion over water. Więc z tego, co mówił książę,
No, za bardzo nie uwierzył w dobrą intencję jego brata. Właśnie on potwierdził to, co mówiłem. No, tu widzę, został jeden wazon, ale w którym nic nie ma. No i Razia nam każe zdobyć tą część amuletu siłą, więc zobaczymy, czy księciu uda się wyrwać własnemu bratu siłą amulet, wskazując go na niebezpieczeństwo. Zobaczymy, jak to się potoczy już niedługo. No i dostaliśmy nową moc, czyli władza nad wodą. I co to jest? Tego się też za chwileczkę, no już za sekundkę dowiemy. No zostało nam tylko to przejście, no i woda. Ale mamy tą nową moc. Przytrzymujemy shift, jak nam instrukcja każe. Tutaj pasek nam się nowy pojawił, taki niebieski na dole, który jak widać się zmniejsza. To jest czas, w jakim możemy zamrażać wodę. Więc w niektórych momentach będzie się, trzeba się śpieszyć. Więc dobra. Tak, oto się prezentuje nowa moc, z której będziemy w tej grze całe mnóstwo razy korzystać. No i dobra. Tutaj jeszcze do tego zamraża się tutaj woda, no i guzik tak jakby się nie wyłącza. No, wyłącza się, ale woda i tak zostaje. No i tutaj tutaj za bardzo... Tutaj za bardzo nie warto wyłączać tej wody. Bo czasami jednak warto wyłączać wodę, żeby dodać sobie parę sekund. Na przykład tak, w taki sposób. Doszło nam parę sekund, więc takie rzeczy czasami warto robić, ale nigdy właśnie ciskamy ten guzik. No chyba, że jest wyznaczony czas. Bo w tamtym guziku akurat od razu woda znikała. O, jakieś krzyki. Co się tam dzieje? Może za chwilę się dowiemy. Nowa pułapka, czyli strzały. Nie. O, przeszłem. No cóż. Więźniowie chyba nie za dobrze skończyli. Jeden właśnie wrzeszczał. Więc jesteśmy teraz w więzieniu. W lochach te tutaj księcia Malika. Zobaczmy, ilu on tutaj ma ludzi. No, może najpierw przeciwnicy. O, nowy przeciwnik. Cześć, panowie. Tarczownicy. Czyli jak wiadomo, na nich się korzysta z... właśnie z kopnięcia, ale tym razem, skoro mam tą lodową moc, no to nie muszę tego wcale robić. O. Jak widać, nie wiem czy to widać, ale ja to jednak odczuwam. Moc druga jest o wiele silniejsza. Drugi poziom mocy, której teraz mam. Dobra, teraz gdzieś tu powinienem mieć guzik chyba. Czy coś. Gdzie to powinienem iść? Gdzie to powinienem... O dobra, słupek. Chyba słupek. Chyba na pewno. I tutaj nam trochę wody zostanie. Nie! Nie, książę, nie tutaj miałeś skoczyć, masz skoczyć tam. Dobrze. Tym razem się słuchasz. Nie tutaj, tutaj. Okej, ja tak często tak będę przeskakiwać, żeby właśnie nie tracić za dużo czasu. Za chwilę będzie trochę wspinaczki tutaj nas czekało. Za chwileczkę, za krótki moment. Muszę
get back into the palace and find Malik. Okay. Więcej wody. Jak mówiłem, wody będzie całe mnóstwo w tej grze. Właśnie w tym Prince of Persia wyróżnia się właśnie zamrażanie wody, które jest naprawdę bardzo ciekawym dodatkiem. No i teraz te jakby takie takie cele więzienne, które wiszą. Nie skacz tutaj, tu jest niebezpiecznie. I co nas tutaj czeka? No cóż, chyba nie są zbyt odporne. Tutaj będzie strasznie niebezpiecznie, więc postarajmy się o to, żeby dobrze skakać. No, książę, spokojnie, spokojnie. Chyba na tym niedawno byliśmy. Lepiej się pośpieszyć. Ojojojojoj, coraz więcej klatek spada. Wow! Ale nie fart. Dobra, tym razem skoczymy dobrze. Idź, idź, śpiesz się, książę, śpiesz. O, tam widzę już niebieskie cząsteczki, więc w pobliżu będzie już... Wow, wow, spokojnie. What? What? Co się... Coś? Okej. Okay. What? No... Książę. Trzyma... What? No... What? Ej, co się dzieje? Nie wiem, ale woda mi się odmrażała. Ale dobra. Spoko. Nie ma to jak problemy techniczne. Ach, naprawdę z tą mocą świetnie ich się wyżyna. No już pomocy. Dobra, teraz skopa. Z tego co wiem, chyba nawet silny atak nie działa na tych starczą. No, głupie zombiaczki. Nie cofaj czasu, książę, tylko kopnij go. To nie jest takie trudne. Okej. Teraz mamy zapis gry, a myślę, że tutaj skończymy. Więc w następnych częściach spróbujemy odnaleźć Malika i odebrać mu amulet siłą. Mam nadzieję, że to się powiedzie. Więc na razie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.